Witam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24, trzecia część naszego fotoreportażu o gołębiach pocztowych. Tu widzimy strefę kibica, kibica gołębi pocztowych. Tutaj hodowcy, akurat tutaj jest ich mało, ale mam tutaj tylko 5 osób, ja jestem może 6, tam jeszcze się może z 2-3 ukrywają. Ale normalnie tutaj na tym placu, kiedy na tym gołębniku, który pokazywaliśmy wspólnym, tym międzynarodowym tutaj na, w Pyzówce, to się nazywa MWG Giewont, jest lot finałowy, tutaj proszę mi wierzyć, jest ten cały plac wypełniony, tutaj jest piwo się leje, pieczone barany, impreza, no po prostu, proszę, bo te baranki, może nie powinienem to przy nich mówić, ale tak to wygląda, tutaj jest taka atrakcja teraz, ale zobaczmy, dowiedzieliśmy się właśnie przed chwilą, że w oddziałach tutaj, u hodowców tutaj z sąsiedniego oddziału i z tego oddziału gołębie, które były rano wypuszczone, a czekamy na gołębie, które przylatują z odległości 500 ponad kilometrów, już się pojawiają, pojedyncze sztuki, tak Jan? Ale w naszym oddziale jeszcze nie, w sąsiednim, które sąsiednim, były pół godziny wcześniej, ale to odległościowo jest podobnie, też powyżej 500 tak, kilometrów. Tak, dokładnie, bardzo. Dlatego teraz muszę zobaczyć, ja tak może z boku pokażę, a wy patrzcie, zobaczcie, wszyscy głowy zadarte do góry, jakieś przegłuby tam mają i każdy patrzy. Wypatruje, aczkolwiek nie są dzisiaj najlepsze warunki dla gołębi, to się może tak wydawać nam, że jest ładna pogoda, świeci słońce, nie ma wiatru, ale to bardzo źle działa na gołębie. Proszę sobie wyobrazić taki gołąb, który leci tam u góry, bezpośrednio, żadnej ochrony, nic, tego, mają tu okulary przeciwsłoneczne, wszystko, a oni tego nie mają. No i piwo tu jeszcze kolega też właśnie może sobie popić, a gołąb tego nie może, on już tylko leci na tym, co po prostu został 2 czy 3 dni temu tutaj, kiedy były te gołębie koszowane, przed tym koszowaniem u hodowcy został nakarmiony, napojony i to mu musi wystarczyć. Oczywiście w kabinie też jeszcze są dożywiane, powiedzmy, ale w kabinie to nie pojone, ale powiedzmy to nie jest już takie coś, że one tak naprawdę one się tam najedzą, one się troszeczkę napiją. Niektóre nie umią nawet. Niektóre właśnie, tak jak powiedział Jan, nie umią nawet tam się dokładnie napić. Ale my sobie popatrzymy. Te gołębie gdzieś tutaj są, one zza tego lasu gdzieś tam wylecą. Najlepiej by jakby wróciły tak zwanego kierunku, bo kierunek czyli pokaż palcem, stąd. Pokaż palcem. Tutaj powinny być, stąd. O tam, stąd, tutaj pokażmy, o tak. Taka dolina, taka powiedzmy, widzimy, tutaj się ugina nam ten horyzont, ten. Jest gołąb, jest. O, jest, o! Jest gołąb. Słyszeliście to wszyscy? Jest. O, proszę bardzo. Moja mamy tak. Gołębia i zaraz zobaczymy. Jest. O, on przechodzi. O, nie wszedł jeszcze, nie wszedł. Ale odbita i tam mamy komputer. Pokazywaliśmy go wcześniej, ten gołąb wszedł. O, i teraz Jan nam powie, do kogo należy gołąb? Nie, to jest mój gołąb. Mój. To jest tak, bo my tu czekamy na... My czekamy na gołębie, które... To jest gołąb z 14 roku, samica 130. Tak, bo tutaj właśnie, tak jak mówiliśmy, tu się dwa loty odbywają. Akurat są jedne gołębie wypuszczone na lot kolegi Jana Bochenczaka, jego tutaj... powiedzmy, którymi lata w oddziale, a jedne są gołębie, które są tutaj na takiej rywalizacji ze wspólnego gołębnika, ale na gołębie roczne. Tak, tak. O. I tak to wygląda. Dorosły gołąb trzyletni. Widzimy, doczekaliśmy się gołębia, który tutaj przyleciał z tego lotu pierwszy. Znasz tego gołębia? Jakie pochodzenie ma? Ta samica pochodzi po Łukaszowym defale, takim 207. To jest Jansen Grandelas, wywodzi się z tej rasy. I widzimy właśnie, to było takim językiem powiedziane hermetycznym, bo my tutaj ten kawałek akurat filmu, który mamy, nagrywamy jeden dla nas, dla serwisu Nasze Gołębie, gdzie robimy fotoreportaże poświęcone gołębiom pocztowym, niejako dla hodowców, no ale też ten kawałek fragmentu wykorzystamy dla serwisu Nasze Sprawy 24, dla całkowitych laików. I dla nich to może nie będzie zrozumiałe, ale wiemy. Jak to było jeszcze raz? DV 207, tak. Jansen Grandelas. I ci zaciekawieni będą mogli zobaczyć, jak wygląda. Widzieliśmy przylot pierwszego gołębia. Halo? Tu widzimy pierwszego gołębia. Znaczy, to jest drugi już gołąb. Tu pierwszy był u kolegi Jana Bochenczaka. Roczny. O, ale już mamy chyba z rocznych, co? Nie, zobaczymy. No nie, zobaczymy. Pierwszy gołąb tutaj... O, nie, to do Jana też. Już odbiło go nawet, słyszeliśmy. Ale która jest godzina, Jan? Pierwszy się odbił o której? Tak, 2 minuty temu. Dwie minuty, ale nie, która godzina? 31, 2, a teraz 13:41, tak? 34. Ale 30 było. Samiczka, też seryjna. Też samiczka? Tak, samiczka. O, jest jeszcze jeden. Nie? Taki. Bo taki widziałam, cień tu padał. Roczna samiczka.
Ten z wysoka też przyleciał, nie? Ale była bardzo. A patrz, nie chce wejść, kurde, stoi tam. A już nie musi. No już odbity to jo. Już nie musi szybko. Coś nie ciągnie go jej do samca. Wskoczyła. Skoczyła. Bo jest tam, jest pusty boks, bo roczne no. Lotuje totalnie. Czyli ona wszystkie. Tak weszła, popatrzyła, kurde, co się dzieje, gdzie on jest? Zeszła, mnie tu nie ma, chwilę, mnie tu nikogo. Chwilę nie ma, a on już polazł gdzieś. No właśnie. Dobrze, czekamy dalej. Pomału się uspokajamy, ale tu zobaczmy te głowy do góry. Czekają zwrócone, tak. Ale gdzieś jak wysoko? Trzeci gołąb jest na niebie, bardzo wysoko. Ten z kierunku też przyleciał, widać? No, tak, gdzieś tam. No, tak, bardzo wysoko krąży. Nie wiem, czy to widać w obiektywie, ale o, coraz niżej już kółeczka takie robi. O, pięknie krąży. Tak. Zobaczymy zaraz, bo tutaj, tak jak mówię, mamy dwa rodzaje gołębi, które są na locie dzisiaj. Roczniaki w tym współzawodnictwie. O, też kolejny trzeci u Jana. Ile ty miałeś wszystkich, przypomnij? Ile ty miałeś wszystkich? 66 zakoszowanych. 66 zakoszowanych gołębi. Trzy są na razie. Patrz, się odbiła. Tutaj chciałem się odciąć od tych niecenzuralnych słów, które tutaj słyszymy. Staramy się nie używać ich, kiedy nagrywamy. Aczkolwiek nie zawsze się nam to udaje. O. Ale będziemy z tym pracować nad tym, żeby to jak najlepiej wyglądało. No, kapią nam te gołębie, kapią. Mamy czwartego gołębia. Czwarty gołąb. Tak, o. I kolejny. Mam cztery gołębie. Odbiło, Jasiu, i zobacz, czy jest seryjny u ciebie. No, hej. Nie mam. Ty chyba jest jeszcze jeden. Chyba jest jeszcze, nie? Patrzymy. Mirek liczy, że jego tutaj na te roczne też się zaraz pokażą. Zobaczymy. Powiedzmy 40, ile było? 5 sztuk wypuszczonych. 5 tutaj. Będziemy czekać cały czas tutaj. Seryjny? To masz szczęście. Na razie mam. Ile seria u was jest? 8. Z 20. Z 28. Roczny też. O. To ile was rocznych? 3. Roczne i jedna standard. Teraz sam przyjdzie. No dobra. Schemat się powtarza. Kolejny gołąb z wysoka nadlatuje. Krąży. Tutaj widzimy, no to koledzy z komentarza. O, drugi jest, o, też tak z wysoka. Dwa krążą. Może już będzie ten... O! O! To 6 już będzie. Saryczka, 100% saryjna. Jan, ty lepiej podkarmiłeś. Nie, no wszystkie cicho, dostały cicho, tak. Cicho, ja teraz się mnie tłumaczył. 6. Znaczy nie, ten nie saryjny. A, widzisz. Pomyliłem się. No właśnie. No. Już byś za dobrze chciał. Właśnie. No, w oddziałach teraz innych hodowcy też na pewno patrzą. Z reguły są teraz te loty już dłuższe. 500 podejrzewam w większości oddziałów. To też siedzą. Taka godzina jest akurat, gdzie one się spodziewają. No, na pewno są tacy, co i wcześniej dostali dużo gołębie. Ale my tutaj u kolegi Jana obserwujemy z tych 550 km przylot gołębi. Tych gołębi wszystkich razem, 60 parę twoich, 40 kilka, to ze 110 sztuk jest. Mamy dopiero 6, także... 6 gołębi. No ten jest nieseryjny samczyk, no, ale on nie mógł być seryjny, bo był spoza 50, nie? Dobrze. To nawet nie mogłem dać go. Jak na razie się nie powiedział. Słyszałeś, co tam kolega od B powiedział, nie? No, B. Śmieje się ze mnie. B. Dobrze. Czekaj. Ja powiem tak. Jest, patrz, jest. Jest. Tutaj dwa, trzy są. Nie. Tam nie. O. Ale nie. Ale jastrząb, o. Pokaż Krzysztofiastrząb. O, jest właśnie. Poborca podatkowego. O, pięknie, no jest. To jest typowy jastrząb, który łapie właśnie gołębie. No i teraz jakby siadał jakiś, to już koniec. Ale wiesz, jak wyszedł pudę? O, popatrzmy. No. Ja mam na niego metodę taką. Ja nic nie mówię, ale tylko chrupek wyszedł teraz, nie? Odszedł. Barany zamilkły. Gdzie jest?
Jaskółka, no to. To są te emocje, sobie popatrzymy właśnie. O. Krajobraz piękny mamy tutaj. Bezwiecznie jest praktycznie. Zobaczmy, praktycznie nic się nie kołeszą te drzewa. Delikatnie tylko coś podwiewa. Tu widzimy Jana. Zdenerwowanego. Tam przesadzasz. Tutaj odstresacze też tutaj Jan na pewno ma, aczkolwiek nie będziemy korzystać, bo też trzeba się jutro w domu zameldować, a zło nie śpi, czyhają na drogach, także będziemy sobie tutaj obserwować spokojnie na sucho przylot gołębi. No, siódmy gołąb się pojawił, to zobaczymy, czy se... O, no tam tak, bo tam bliżej nadleciał, tak, to zobaczymy. Mirek, ty miałeś swoje, pamiętasz, jakie to nakrapiane, niebieskie, jakie były twoje? Niebieski i nakrapiany. Właśnie, dwa. To jest ciemny, ale nie... roczny, stąd. Nie, nie. Nie, a może? Moja stara samica, ale ona akurat nie daje jej dostępu. A, aż szkoda. I teraz baranek powinien, be. Nie, nie, nie. Tak, samica. Niestety nie była w serii, ale siódemka jest. No, słyszeliśmy. Śmieję się. O, jest wesoło. Dobrze. O, tutaj się gdzieś gołąb pojawił. Jest tu. Ciemny nakrapiany, o. To już Mirek, o. To jak wleci, to się zapytamy, Mirek, co z nagrodą zrobisz? Nie, to jest tutaj do Jana. Też jest Sary. Odbił się, odbił. Było pięcie słychać. Seryjny? Nie. On nie mógł być poza tym. Ja to nie do Grega. Jak dobrze szły z początku seryjne, tak później. No widzicie. Ale poczekamy, spokojnie. Porobię zdjęcia, bo jakby tu można. Gołębiarstwo to jest sport dla cierpliwych. O. Cieś. Mamy tutaj ponoć w niebie bardzo wysoko jednego gołębia kolejnego. Tu widzimy palcem, pokazują go jak... O, teraz już go widzę. Ale jak się składa paśnie. Ale jak daleko i wysoko. Ale teraz zawiało. Krąży. Mało obniża swój lot, ale ciągle to jest wysoko. O, teraz w innym kierunku poleciał. Ja jestem chyba takie zmęczone, bo jeszcze krąży. Dobra, Kolunio. Dzwonię od razu, jak jest. O, jest tu. Nie, nakrapiany. Moja samica. Wow. 13-16 samic. Ty masz klakierów, B, ciągle B. To jest najlepszy lotnik oddziału na ten moment. Tak? I jaki to jest gołębi? O, to jeszcze dawno, jak pierwsze zaczynałem hodowlę, od takiego Krzyśka Jurca z Rabki dostałem jajko i to jest samica 300. Matka jego, mam jego matkę. Pa, siada na to jest kolejny goł. Niebieski? Nie, nakrapiany. Niebieski? Chyba niebieski. A to jest ten goł, o, pięknie się stary, składa. Z 12 roku. Same ten, co leci teraz? Stare teraz. Nie, ten, co weszedł. Wszedł. Ten pięcioletni. Tak, pięcioletni. Ty masz już 9, tak? Tak, 9. 9 to jest, o, 10. No teraz roczny, czyli piątka rocznych się zamknął. Nie ma żadnego jeszcze. Ta nadzieja. I tam jest Giewont. Ten szczyt, tak? Tak, zastanawia się, gdzie leje. Nie, to jest gołąb niebieski. To jest, który to będzie 10? Chyba lekko na ale nie wiadomo. Nie, u mnie jest już 10. U ciebie 10, to będzie 11, zobaczymy. Pojedynczo dolatują, nie było żadnego przypadku. Nie, no raz, prawie dwa. Ale to twój. Odbiło? Nie. Samczyk to musi do żółtego być. Przynajmniej powinien. Zobaczymy. Pomylił. Czego przeszło? Ale odbiło. Nie wiem, czy popatrzeć, czy saryjny, czy nie. A będziemy wiedzieć. Seryjny? Nie, seryjny. Czyli 11? A 11.
stoję? Ciemno? Człowieku. Ale to działanie... Mamy jednego, to ten co ostatni wszedł? Tak, teraz pokaż ostatni. Pokaż, jaki numer ma? 11377 z 2015 roku, dwuletni gołąb. Tak. O, w jakim stanie jest? Ale proszę zobaczyć, jak on ma aż wywinięte pióra, czyli tak mocny wiatr jest. No. Można to zobaczyć. Tutaj my nie mamy takiego mocnego, ale po drodze na pewno walczył z przeciwnościami losu. Zobacz, Mirek, był na tym locie, czy on gdzieś ze stodoły go wypuścił? Był. Jeżeli już jest fioletowy, to już znaczy, że... Dał siebie wszystko. Dobry mazak miał. No jak ma kość tak, a powinien być taki, nie? No. Zobacz, popatrz, popatrz na pióro. To jest wywinięty. Popatrz na pióro. Tak wygląda gołąb, który był na 500-kilometrowym locie. O. Aż wywinięte pióra do góry. Teraz będzie regenerował spokojnie. O. Zobacz. Przy swojej samicy. To się zregeneruje. Czemu nie? Się wymęczy jeszcze. No. Idziemy go odnieść, żeby się napił. Tu mamy kolejnych kibiców, Zuzię, tak? I Wojtek. I Wojtek, no. Zuzię to znamy, Zuzia tutaj wiele razy była filmowana. O. Jest. O! Spadł. Samiec, Jasiu, samiec. Kurde, w ogóle się nie zastanawiał. Ja chciałem bardzo podziękować, Mirek, że się zastanawiałem, jaka będzie po skór i teraz co będzie druga część. Zielony. Gdzieś pił wodę w jakimś stawie, albo coś, cały dziób zielony. Ale też jest. Czekaj, Jasiu, a może w pojnikach w oddziale macie taką wodę? A może. No. Chyba, że tak. Ty filmuj takie rzeczy, puszczaj. Ty zaraz tam w stawie. Ci żartujemy tutaj. Skoro ma cały zglonu taki dziób, no to widać, no, się napił. Ale widziałeś ten, jak od razu złożył się tak, że się w dziurę zmieścił. No. Dobrze, że skrzydła złożył. Widać, że był wymęczony. 4? 6. Sześć seryjnych masz? Seryjnych na 13 gołębi. Dobrze. Standard się powtarza. Bardzo wysoka. Atakują kolejne gołębie tutaj. Szybuje sobie tam, tutaj słyszymy właśnie. Gdzieś tu drugi jest jeszcze, tak? Tak, są dwa razy. Są dwa? O, są, widzimy, tak, tu z tej strony. No ja nie mogę tak się do końca odwrócić, gdyż promienie słoneczne oślepią mi tutaj obiektyw niejako. O, mamy! Mirek, twój! Może być samica. Może być Mirkowa. Bo i zaraz się dowiemy. Jest drugi też. I drugi, dwa wszystkie teraz z Giewontu. To jest ten finał gołębi rocznych z 45 gołębi. Dwa, zaraz zobaczymy. Idziemy zaraz zobaczyć, który jest. Idziemy. Jan idzie, ten ja z nim przejdę. Tylko tego popatrzymy jeszcze, jak wejdzie. O, teraz każdy idzie zobaczyć, bo to jest ten loto pieniądze. Wy też macie swoje tu gołębie? Tak. O, to idziemy zobaczyć. A czekaj, ja popatrzę na tego. Czyj pierwszy? Bogucki, Grzegorz i Sławek. Bogucki, Grzegorz i Sławek, tak? Poczekamy na tego. Patrzmy, ten wchodzi. Nie, chodzi jeszcze tutaj po wlocie. Para? No. Stanisław Para. Mirka jeszcze nie, ale spokojnie, dwa się pojawiły. Jest dobry znak, już coś się pojawiło. Tak. O. Tak. I jest wszystko na razie poprawnie, działa. Także mamy pierwsze dwa gołębie z tego finału, które tutaj obserwujemy. Tak, zobaczmy te palce tutaj. Tak, kolega pokazuje palcem, tak, tak, dobrze. On tutaj nam krąży, tak? Rozdeptał. No. Pana się z tego śmieje. Teraz może ruszyły z Giewontu, jak moje. O, jeszcze jeden jest. Nie, no dwa. Dwa. Trzy. Trzy? No. To masz tam pstrego takiego? To może być mój, to twój, tak. Obydwa są twoje, widzimy. O, to super, bo seryjna siódma. To ósma będzie siódma. Siódma dopiero, seryjna. A ten niebieski nie jest seryjny? Ten nie, nie seryjny. Chodź, seryjna to nie wchodzi. Zawsze tak jest. Samica będzie. O, tam jest kulka, czy inny ptaszek.
Dobra, odbiło się. Kapią nam, kapią pojedynczo. O, teraz skoczyła. Tak, skoczyła do ostatniego. Popatrz, stary. To ile jest 7? Jeszcze jeden dostał do serii, tak? 50%. Cały czas wypatrujemy, nie było jeszcze żadnego gołębia, który by przyleciał jakoś nisko, wszystko wysoko, krążą, ledwo widoczne są na początku, takie małe punkciki, no patrząc w niebo cały czas trzeba oczy mrużyć, ale coś tam widzimy. 14, ty masz, tam są dwa, to jest 16. Gołębi i jest 7 seryjnych. Chyba teraz dwa lecą, składają się, tak. I wszystko widzimy z kierunku, Jan akurat z kierunku, ja ich nie widzę, gdzie one? Gdzie one są? Tu idą z góry, idą. A, to akurat nie. Tak. Czerwony jeden jest. Chyba tylko do nas. No, bo tutaj przelatują też gołębie do innych oddziałów. Też chyba fajnie. Tu patrz, w cieniu. Patrz. No nie widzę. A, tu. Nie dawno idzie dalej. O, jest seryjny, ósmy. Jest fajny. Jest następny. I o której godzinie za... Teraz to mi się ruszyły seryjny. A nie Schneider? Sam nie. To ten, wiesz, który stać, to ten twój. No, Schneider. A ja bym ci Schneider nie. Schneider, to chodzi o Waldka Schneidera, że jest? No. Z Krapkowic? To jest jeden z moich jeszcze, no. Ostatni. Czekaj, pomylił te bloki. Tomasz, Jasiu, się wszystko zgadza z tymi seryjnymi? Tak, na 100% oba seryjne. Która teraz godzina jest już? To mam już 9 seryjnych. No to Schneider. A która godzina jest? 5 po drugiej. Która godzina? 5 po drugiej. 4 po której? Drugiej. Po drugiej. 4 po drugiej. O, czyli ile pół godziny minęło od pierwszego przylotu? Dziesiąt. Polecam seryjne, bo zawsze tak jest, jak ciężko się ostatnio... Przydałeś do serii tego mojego dołeś. Takie punkciki, że jak jest... No. Ja ich nie widzę teraz. Już nie są. O, tu jest, o, jest, rzeczywiście. A to będzie drugi po tym, nie? Na oczy. Rocznia. Nie z kierunku. Czekaj, on jest chyba z kierunku, bo mam biały znak. Sporo, ma ze 20. Nie, no, to 17 jest, czy 18, 17. A, to jest z Giewontu go. Z Giewontu, właśnie. To nie, to ja... Mirek, twój. Idź patrz. Trzeci z Giewontu. Jest. I do kogo należy on? Wrona Paweł. Paweł Wrona, o, ten hodowca, o którym mówiliśmy. Hodowca z Anglii, tak? Tak, tak, jest trzeci. Trzeci go, niebieski. O nim mówiliśmy. Kolega Wrona tego gołębia odkupił tutaj, tak? Ze wspólnego. Tak, jest kolejny. Aktywował go. Bo aktywował go właśnie. O. Ale o. Siwy. Ale tu. Ale samica, 100%. Tak, moja samiczka. Ale ścinał, nie? No, fajnie. Ja tak wiesz. Normalnie i w dziurę. Dobrze. Ale ścinał. Ile jest ponad. To chyba moja samiczka. O, jako... siada, zobaczmy, tak. Samiczka, ta. Prosto wylot. Tak, no ta się nie o nic, zero krążenia, wejście natychmiastowe. No, po taki kilometrażu tam. To jest 8 godzin lotu, to nie w takich warunkach, nie? Cieplutko. Im tam jeszcze wyżej, to pewnie mocniej wieje, świeci w plecy słońce. Czarny to mu. O, to nie jest go... To jest gawron. Nie. Diablo. Na 19. Diablo, gawron. Nie, to nie jest gołąb. Gołąb? Patrz, kurde, no zobacz. Czarny, sam. To twój? Tak, do czarnego słońca bija, przyleciło. No, jak 20 jakoś gdzieś. 19, 20. Nie, to już jest 21. Nie? Który będzie 21 już? No, nie. 20. O, to. Nie, no, na pewno. Ale jemu na pewno będzie gorąco, nie? No. A ile miałeś rocznych wszystkich danych? Na moich też prawie 30. No, ale szedł z tych szybkich, zdecydowanie. On już jest w środku. Tak są. Patrzymy tam z kierunku, na razie jest pusty. No, tutaj się nie można nudzić. Co minutę, dwie przylatują gołębie. No, widzimy teraz... A ten chyba nie jest to. Ten jest nie, to chyba te stąd widzimy. Ten się składa. Ale zobacz, niebieski. A mu to szybko wróciło. A nie, idzie dalej. Poszedł. Chyba nie stąd jednak.
Ale ten jeden ten nie jest stąd. Nie, to zobaczymy. A gdzie on jest? O, jest, tu już jest, jest, jest. To twój, czy myślisz, że Mirek twój? Nie, moje samiczki są. To ty już płeć rozpoznałeś w oczy. Człowieku. Uciuk. Ale tu idź. Nie, jest, jest, krąży. Dziewczynki, sawajcie się. Nie, one... Zusia, sawajcie się, bo się gołębie. Najmłodszych kibiców wywalasz, Jan. No, bo się boi go. No. Czek przyłącza. Właśnie. Ten to zamiedzy leci, chyba tak. Chyba tak. Tu idzie. Nie, bo tam jas są krąży, pewnie się go boi. O, no patrz. Ty jeszcze formę, no. Co chodzi się? Ciekawe, jaki dziób będzie miał. Czy na zielono może? O, teraz się składa. Dziewon. No. Zamknięcie na? Nie. Ja się twój. Tam są barany. Tam. Nie. Też seryjno. Teraz dadzą, ale też tam na razie nic nie ma. Starsze są doświadczone gołębie, to szybciej. No, tutaj się nie można nudzić. Co minutę, dwie przylatują gołębie. No, widzimy teraz. Ale ten chyba nie jest to. Ten jest właśnie nie ważny. Nie, to chyba te stąd, widzimy. Ten się składa. Ale zobacz, patrz, nie wiem, spadł. A temu to się powróciło. A nie, idzie dalej. Poszedł. No, chyba nie stąd jednak. Ale ten jeden, ten nie stąd. Nie, to zobaczymy. A gdzie on jest? O, jest, tu już jest, jest, jest. To twój, czy myślisz, że Mirek twój? Nie, moje samiczki są. To ty już płeć rozpoznałeś w oczy. Człowieku. Patrz coś tam. Uciuk. Ale tu idź. Nie, jest, jest, krąży. Dziewczynki, sawajcie się. Nie, one... Zusia, sawajcie się, bo się gołębie. Najmłodszych kibiców wywalasz, Jan. No, bo się boi go. No. Czek przyłącza. Właśnie. Chyba tak. Chyba tak. Nie, bo tam jas są krąży, pewnie się go boi. O, no patrz. Ten jeszcze formę, no. Co chodzi się? Ciekawe, jaki dziób będzie miał. Czy na zielono może? O, teraz się składa. Giewont. No. Zamknięcie na? Nie. Ja się twój. Tam są barany. Tam. Nie. Też seryjno. Teraz dadzą, ale też tam na razie nic nie ma. Starsze są doświadczone gołębie, to szybciej. No, tutaj się nie można nudzić. Co minutę, dwie przylatują gołębie. No, widzimy teraz. Ale ten chyba nie jest to. Ten jest właśnie nie ważny. Nie, to chyba te stąd, widzimy. Ten się składa. Ale zobacz, patrz, nie wiem, spadł. A temu to się powróciło. A nie, idzie dalej. Nie, poszedł. No, chyba nie stąd jednak. Ale ten jeden, ten nie stąd. Nie, to zobaczymy. A gdzie on jest? O, jest, tu już jest, jest, jest. To twój, czy myślisz, że Mirek twój? Nie, moje samiczki są. To ty już płeć rozpoznałeś w oczy. Człowieku. Patrz coś tam. Uciuk. Tu idzie. Nie, jest, jest, krąży. Dziewczynki, sawajcie się. Nie, one... Zusia, sawajcie się, bo się gołębie. Najmłodszych kibiców wywalasz, Jan. No, bo się boi go. No. Czek przyłącza. Właśnie. Ten to zamiedzy leci, chyba tak. Chyba tak. Tu idzie. Nie, bo tam jas są krąży, pewnie się go boi. O, no patrz. Ten jeszcze formę, no. Co chodzi się? Ciekawe, jaki dziób będzie miał. Czy na zielono może? O, teraz się składa. Giewont. No. Zamknięcie na? Nie. Ja się twój. Tam są barany. Tam. Nie. Też seryjno. Teraz dadzą, ale też tam na razie nic nie ma. Starsze są doświadczone gołębie, to szybciej. Mamy trzeciego gołębia z Giewontu. Czwarty, pardon, właśnie.
Będziemy wiedzieć, czy to jest. No Mirka niestety nie jest, bo mówi, że ma niebieski nakrapiany. Niebieskiego nakrapianego, a tutaj widzimy, był inny. Teraz będziemy wiedzieć wszystko. I czyj? Warmińskie asy. Warmińskie asy. Warmińskie asy. Warmińskie asy, tak? Dobrze. Czwarty gołąb. Zuzia przyszła nam z koleżanką. Jest, jest, jest. Widzimy, tak? Kuzynką. Niebieski. No na razie cztery jest. 44. Ten nie wiadomo, czy jeszcze skąd jest. Tu lata, lata. Tu jest, o, 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 jest, 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 jest. O, moja fans. 20 kilka już będzie wtedy u Jana. No, no. Samica, nie? No, odbiło już. Już odbiło. Teraz sobie wyjdzie spokojnie. No i też wchodzą. Słuchaj, nie, no ja wrócę późno w nocy. Ale jutro. Jest kolejny gołąb. Jest, następny siadam. Siwy. A ten jest spokojnie, zamęczony. Mirek, pieniądze są do którego, gorąco, do którego duszno, ja są pieniądze z Giewontu płacone? No to dopiero odbił. Cztery były, tak? Cztery? To jeszcze masz szansę, spokojnie. Pikło, teraz ustałeś? No, i teraz chłodzi. Że suszyło go, to do płynika zarazić. Aha, bo to chodzi o nie z tego lotu, mój był tylko wszystkich. Z wszystkich. 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 Mój zaraz zbiorcza klasyfikacja. Mój był 21 z wszystkich lotów, także no, nasz wspólny, bo i w naszym teamie leci nasz w tej chwili dwóch, tak? Tam zgięło, to są dopiero 3-4. Ale sobie mamy możliwość się posiedzieć, popatrzeć wspólnie. No, pokomentować, porozmawiać nie tylko o gołębiach. No, o wszystkim. Tak, dobrze.